Kłaniam się Państwu nisko, Krzysztof Sadowski, dzień dobry i witam w kolejnym odcinku naszego wideokastu poświęconego, oczywiście tutaj nie ma zaskoczenia, wydawaniu grubej unijnej kasy u nas w Wielkopolsce. Drodzy Państwo, w maju tego roku był kolejny już plebiscyt, łączy nas Wielkopolskie, no i było głosowanie, no i w naszym studiu kolejni laureaci. Przyjechały do nas panie z Piły i z Opatówka. Piłę reprezentuje pani Alicja Graczyk, dyrektorka hospicjum. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jest z nami również pani Józefa Wiśniewska, wiceprezeska towarzystwa, które to hospicjum prowadzi, Towarzystwa Pomocy Chorym imienia Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Witam serdecznie. Z kolei szkołę w Opatówku reprezentuje zastępczyni dyrektora, pani Sylwia Janiczak-Malewska. Dzień dobry. Drogie panie, rozpoczniemy od Piły, jeśli panie pozwolą. Tak jadąc dzisiaj do tego studia i myśląc o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, pomyślałem sobie, że fajnie, że Unia Europejska pamięta też tak po prostu o ludziach, o tych projektach społecznych. Nie tylko o budowie dróg, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, co oczywiście jest bardzo ważne, ale pamięta też o tych najsłabszych. Tak jest? Tak jest. Rzeczywiście? Tak. W państwa tak, przypadku? Tak, dokładnie. Tak, jesteśmy Towarzystwem Pomocy Chorym imieniu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile. Działamy od 26 lat. Prowadziliśmy i prowadzimy różnorodną działalność. Jako celem naszego towarzystwa jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej, społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i potrzebującymi pomocy. Prowadzimy od 2000 roku również działalność poradni opieki paliatywnej w terenie. To jest duża działalność, zresztą o tym będzie mówiła pani dyrektor. Natomiast prowadzimy również inne działalności. To jest i turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych jako organizator tych turnusów, różnego rodzaju spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych, ale również promujemy po prostu zdrowe życie. Ale okazuje się, że w pewnym momencie, to znaczy celem naszego towarzystwa było uruchomienie między innymi hospicjum, bo takie były wówczas potrzeby w tym 1998 roku. Opieki stacjonarnej. Opieki stacjonarnej. Po to właśnie hospicjum byliśmy, ale okazało się w ostateczności, że powstały oddziały opieki paliatywnej w szpitalach i w związku z tym ten problem został jakoby częściowo zaspokojony. Natomiast okazało się, że zaczął być problem bardzo istotny, zresztą on jest i na pewno będzie coraz bardziej odczuwalny. To jest opieka poprzez działalność opiekuńczo-lecznicza właśnie w zakładach opiekuńczo-leczniczych, jako że szpitale nie mogą trzymać dłużej pacjenta, niż to jest wymagane w formie tej leczniczej. Wobec tego, co z takim pacjentem? To po pierwsze. Po drugie, często bardzo są to rodziny niepełne, że osoba jest niepełnosprawna, wymagająca opieki całodobowej. Albo samotna na przykład. Albo samotna i okazuje się, że no, trzeba zapewnić po prostu opiekę. Wobec tego ostatecznie podjęliśmy decyzję w 2012 roku, że podejmiemy decyzję dotyczącą budowy. Wyszliśmy z taką inicjatywą do miasta, no bo wiadomo, że trzeba było przede wszystkim uruchomić, to znaczy posiadać działkę. Także wystąpiliśmy do miasta z taką propozycją. Miasto przychyliło się do naszej prośby i w 2014 roku podpisaliśmy umowę z miastem na działkę o wielkości około hektara. Jak to w życiu? Działka to nie wszystko. Tak. I tutaj zaczęły się problemy. I myśleliśmy, że działka to będzie właściwie coś takiego, co będzie argumentem do występowania o różnego rodzaju środki. Nieprawda. Okazuje się, że to wcale tak nie jest. Owszem, jest to nasza czasowa własność, bo póki po prostu nie spełnimy wszystkich warunków, które są zawarte w umowie z miastem, no to zaczęliśmy szukać po prostu różnych innych rozwiązań. Ale dzięki pomocy właśnie władz miasta, które wspierało nas w tych wszystkich staraniach, oraz dzięki
bardzo dużej aktywności społeczeństwa w formie różnego rodzaju darowizn, wspierania w zbiórkach, które prowadziliśmy, bo się okazuje, że prawdopodobnie wówczas będą środki unijne, które będą przeznaczone na ten cel. Ale warunek, wiadomo, był taki, że co najmniej 10% trzeba mieć wkładu własnego. Jasna sprawa. Tak naprawdę to akurat w tym programie, w którym my uczestniczyliśmy, to było 15% wkładu własnego. Czyli biorąc pod uwagę projekt, który nam nasz architekt zaprojektował, tego obiektu, to jest obiekt o wielkości 1541 m2 powierzchni użytkowej, a więc dosyć znaczny. No po kosztorysie okazało się, że to będzie rząd wielkości około 7 milionów złotych. No to kwota niebagatelna, a my kiedy rozpoczęliśmy taką decyzję, no się okazało, że mamy na koncie 200 tysięcy. Także tak jak ktoś powiedział, niesamowita historia. Z motyką na słońce. Tak, czyste szaleństwo. Szaleństwo, no ale optymizm nas nie opuszczał i ta pomoc naprawdę lokalnych władz i społeczeństwa no powodowała, że ludzie chcieli tego, żebyśmy po prostu robili to. No ale to przy paniach widzę, że jesteście takie zdeterminowane, tak, że ma być i koniec. No i w sumie okazało się, że jest ogłoszony po prostu konkurs, w którym możemy brać udział. I to było w 2017 roku, pod koniec właściwie. No i po różnych oczywiście tarapatach i możliwościach, to znaczy trzeba było uruchomić cały system opracowania tego programu, bo to nie było takie proste. W każdym razie po wielu tarapatach 11 stycznia 2018 roku była podjęta decyzja przez Urząd Marszałkowski, że będziemy po prostu budować. Ale to jest potężna kasa, bo to jest ponad 5,5 miliona złotych. Milion, prawie 200 musieliśmy zebrać we własnym zakresie. No i zebraliśmy to. Zebraliśmy to. Także... Czyli wasze pieniądze, pieniądze unijne. W sumie dało z tego równania wyszło bardzo coś 7 potrzebnego milionów, i ważnego. Tak, wydaliśmy 7 175 tysięcy złotych na budowę. Tak. Proszę mi powiedzieć, ilu dzisiaj jest podopiecznych tego hospicjum? Ilu pracowników jest w tej placówce? W naszej placówce obecnie przybywa 49 pacjentów. 13 pacjentów to są pacjenci hospicyjni, pacjenci paliatywni, pacjenci w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Natomiast 36 osób to są pacjenci właśnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Czym się różnią te dwie tutaj, powiedzmy, dwa oddziały? No właśnie. Hospicjum, tak jak wspomniałam, to są pacjenci w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Natomiast w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przebywają pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji, nie są samodzielni, ale wymagają całodobowej opieki. To jest bardzo ważna skala Bartela. Pacjent nie może, przychodząc do naszej placówki, nie może przekraczać 40 punktów w skali Bartela. Jeżeli ma 40 powyżej, to pacjent już się nie kwalifikuje do naszej placówki. A pacjenci hospicyjni, co by było z nimi, mówiąc wprost, gdyby nie hospicjum w Pile? Byliby zamknięci w tych swoich czterech ścianach, zostawieni sami sobie? Panie redaktorze, tak jak już było tutaj, jak wspomniała pani wiceprezes, że od 2000 roku prowadzimy hospicjum domowe. Czyli obejmujemy swoim zasięgiem byłe województwo, prawie całe było województwo pilskie, oprócz Złotowa i tego powiatu złotowskiego. A masa ludzi jest Piła, przecież. Trzcianka. Tak. Wy jako jedyni. Tak. Więc tutaj to są te osoby, które jeżdżą do tych pacjentów do domu, a więc lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog. Jeżeli jest taka potrzeba, fizjoterapeuta i psychologa, tak? Natomiast na pewno bardzo ważne są wizyty lekarskie, pielęgniarskie. Minimum muszą być dwie wizyty lekarskie w miesiącu u pacjenta. Jeżeli stan wymaga, są one częstsze. Natomiast wizyty pielęgniarskie obowiązkowo dwie wizyty w tygodniu, ale są takie sytuacje, gdzie tego pacjenta jesteśmy codziennie. Masa pracy. Co z kadrą, proszę mi powiedzieć, bo to też do takich skomplikowanych przypadków potrzebny jest wysoko wykwalifikowany personel.
Tak, kadra jest w pełni wykwalifikowana właściwie. Nie tylko są to osoby i pielęgniarki, i opiekunki medyczne, ale jeżeli chodzi o pielęgniarki, to są z wykształceniem wyższym, a jeżeli nie, to mają po prostu specjalizacje ukończone. Także no, w pełni po prostu kadra jest wykwalifikowana. Natomiast jeżeli chodzi o ten stacjonarny zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum, mamy taką sytuację, że mamy również codziennie lekarza. Codziennie, co się nie spotyka właściwie w innych obiektach. Także są opatrzeni właściwie nasi pacjenci w pełni, można powiedzieć. No i co sobie panie na przykład, czy państwo w hospicjum myślicie, kiedy słyszycie, że ta Unia Europejska to jest jakiś taki dziwny twór, że nie wiadomo w sumie o co chodzi w tej Unii. Myślicie sobie, że ta Unia jednak jest potrzebna? Czy bez Unii też dalibyście sobie radę? Nie, na pewno nie, dlatego że to są duże pieniądze i właśnie tak się zastanawialiśmy, gdybyśmy nie mieli tych pieniędzy, kiedy byśmy wybudowali ewentualnie ten niepotrzebny obiekt. No być może, żebyśmy dopiero zaczęli, ale na pewno nie od razu. Powolutku, krok po kroku, przez długie lata. Nie od razu w ciągu roku, no bo w ciągu roku. My weszliśmy w maju z budową. Tylko rok to trwało? Tak, dokładnie. 9 maja weszliśmy na plac budowy, to znaczy wykonawca Pilski. A oddaliśmy 22 maja następnego roku, 2019. Tempo iście ekspresowe. No nieprawdopodobne było, właściwie wykonawca świetny. Także, a już 1 października, czyli 2 właściwie października, byli pierwsi pacjenci. Były łzy wzruszenia na otwarciu? No, tak próbuję sobie to wyobrazić. Długie, długie lata działacie bez swojej siedziby, tak? Podnajmujecie tak, jakieś pomieszczenia, tak. Jeździcie do tych pacjentów i nagle pojawia się kasa z Unii Europejskiej, budujecie w ciągu roku i jest ten dzień otwarcia, uruchomienia placówki. No to wzruszenie obowiązkowe. No, obowiązkowe, a poza tym to, o czym pan mówi właśnie, fundusze unijne są potrzebne. Potrzebne są, dlatego że to są takie pieniądze, które powodują, że można nagle coś zdziałać łącznie z udziałem społeczeństwa, że tu integruje się społeczeństwo, bo wie, że my te pieniądze dostaliśmy i my ich nie zmarnujemy. Właściwie wszystko, co do grosza, zostało zrealizowane. Także, i rozliczone. I rozliczone, i umowa, która została podpisana z nami przez pana marszałka, po prostu została zrealizowana, z czego ludzie są bardzo zadowoleni i na co dzień spotykamy się z dużymi wyrazami szacunku i uznania dla tego, co robimy. Za chwileczkę do pani wrócę, bo teraz chciałbym zapytać naszego gościa, który przyjechał z Opatówka, z zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka. W Opatówku właśnie pani Sylwia Janiczak-Malewska, wicedyrektorka tej szkoły. A cóż tam u was za tę unijną gotóweczkę udało się stworzyć? Bo ja tu czytam o jakiejś szklarni, a to szklarnie od razu wie pani, z czym się kojarzą. Jakieś badylarze, lata 80, tulipany, ogórki. I tak u was też jest, tylko że nowocześnie pewnie podane. Tak, nowocześnie podane, ale nasza szkoła tak naprawdę od dawien dawna była nazywana ogrodnikiem. W latach 70., dokładnie w 1972 roku, powstała szkoła rolnicza, związana z rolnictwem. Kształciła i kształci do tej pory rolników, ogrodników, mechanizatorów. Szkoła do niedawna mieściła się na wsi, bo Opatówek było no, miejscowością wiejską. Teraz już nabrała praw miejskich, jesteśmy szkołą w mieście. To jest poważna sprawa. Tak. Właśnie, a propos tej szklarni, co to za cudo, bo wszyscy o niej mówią. Jest to szklarnia o łącznej powierzchni 800 metrów kwadratowych i jeżeli teraz mnie słyszą ogrodnicy, to mówią, to jest taka mała, to jest niewielka powierzchnia, 40 na 20 metrów, gdzie nasi absolwenci naszej szkoły dysponują hektarami pod szkłem 25, 12, prawie 30 hektarów pod szkłem. Nasi absolwenci tak się rozwinęli. To wasza szklarnia jak takie małe laboratorium działa. Dokładnie. Troszeczkę. Do 2018 roku dysponowaliśmy starymi szklarniami z lat 70.
90. Bo jak powstawał obiekt, to równocześnie powstał szkolny warsztat ćwiczeń praktycznych. W latach 70. no powstały szklarnie typu Belgijki. No przez tyle lat to szklarnie się po prostu zużyły. Ten etap amortyzacji już uległ, dobiegł końca. Zdemontowane i postawiona nowa szklarnia. I co tam się dzieje? Niech mi pani powie, bo ja już się nie mogę doczekać. Co tam się dzieje pod tą szklarnią? Panie też pewnie, prawda? Postanowiliśmy wybudować szklarnię, która jest w pełni zautomatyzowana, w której na tej powierzchni żeśmy zaadoptowali 3 sektory uprawowe. W każdym jest inny sposób uprawy, bo trzeba przyznać, inżynieria szklarniowa to tak jak teraz informatyka rozwija się w tempie zastraszającym. I my, bazując na tych starych szklarniach, tak naprawdę nie mieliśmy co zaoferować naszej młodzieży, która przychodzi do nas się kształcić. Czyli mówiąc zupełnie serio, to jest bardzo poważny projekt. Tak. I niesamowicie ciekawa, interesująca oferta dla uczniów. Szklarnia, w której uczniowie mają możliwość uczenia się, bo to jest szklarnia dydaktyczna, nastawiona tylko na dydaktykę, gdzie uczniowie mogą zapoznać się z nowoczesnymi systemami nawadniania, z różnymi systemami, bo i poprzez deszczowanie, poprzez nawadnianie kropelkowe, poprzez nawadnianie zalewowe. Uczniowie w trakcie, ogrodnictwo, można by było powiedzieć, jak patrzymy na aurę pogodową, to tylko od wiosny do jesieni. Nie, ogrodnictwo to jest 12 miesięcy w roku. I te szklarnie nam, ta szklarnia nam to umożliwia, bo możemy w okresie zimowym, kiedy jest faktycznie w ogrodnictwie etap produkcji rozsady warzyw, roślin ozdobnych, my do tej pory nie mieliśmy tej możliwości, a teraz mamy. Więc nasza młodzież ma możliwość zapoznania się z tą technologią i mogą doświadczyć, naprawdę zobaczyć, jak działa dany system nawadniania, jak działa system zacieniania, doświetlania. I kiedy wychodzą z tej szkoły, trafiają do nowoczesnych gospodarstw, albo sami zakładają podobne. Inicjatywą budowy tej szklarni to był taki impuls, gdzie nasi uczniowie sami mówią, wie pani co, ale może byśmy do nowoczesnej szklarni, może byśmy coś zobaczyli. Ja mówię, tak, tylko jest jeden problem. Nawet nasi absolwenci, którzy dysponują tymi ogromnymi powierzchniami pod szkłem, ze względów fitosanitarnych, nie wpuszczają tam ludzi, ze względu na rozprzestrzenianie się chorób kwarantannowych, jest zakaz. Oni dbają o tą swoją powierzchnię, bo monokultura pod taką, o takiej powierzchni, no jest duże ryzyko, jeżeli coś jest zainfekowana, rozprzestrzenia się bardzo szybko. I my tutaj z taką, mając tą wiedzę, że tak rozumiemy tych naszych ogrodników, tych naszych absolwentów, z drugiej strony chcielibyśmy tych naszych uczniów naprawdę pokierować we właściwym, na właściwy tor, żeby wiedzieli, jak produkować, stwierdziliśmy, potrzebna jest szklarnia, taka nowoczesna, z pełną automatyzacją, ze systemami do nawadniania, z dezynfekcją pożywki, która jest w systemie, w obiegu zamkniętym ze względu na środowisko. Pojawiła się Unia Europejska w tym momencie i dosyć potężna unijna kasa, 3,5 miliona. Wierzyć się nie chce. Tak. Była reakcja u państwa w szkole, kiedy przyszła ta informacja z Urzędu Marszałkowskiego od pana marszałka Marka Woźniaka? Szczerze? Takie wow? Szczerze. Udało się? Tak. No coś wyczekiwanego, prawda? Nie ukrywam, że wszyscy nauczyciele zawodowcy mówią, w końcu uczniowie, absolwenci teraz przychodzą, mówi, wow, nie ma starych szklarni, jest ta nowoczesna. To tak samo, ale pytają się, jaki system do nawadniania, jakiej firmy jest oprogramowanie. Dowiadują się, wymieniamy doświadczenia może trochę niezbyt skromną, ale chciałabym przekazać informację, że nawiązaliśmy śmiało, tu się można chwalić właśnie i porozumienie. Teraz 2 września podpisaliśmy porozumienie z firmą holenderską, która zajmuje się produkcją podłoża do upraw szklarniowych i ta firma chce u nas prowadzić doświadczenia. Porozumienie zostało podpisane i to jest właśnie ta dydaktyka. Uczniowie będą mieli możliwość doświadczyć. Kolejny krok postawiony. Tak, to jest to,
To jest sposób wykorzystania tej szklarni. Pokazanie, oczywiście na tak małym obszarze nie jesteśmy w stanie zgromadzić całego szeregu gatunków, tysięcy gatunków i odmian roślin ozdobnych, roślin sadowniczych, roślin warzywniczych, no bo nie, bo to jest za mała powierzchnia, ale jednego roku, w jednym sezonie robimy, skupiamy uwagę sobie na uprawie takiej rośliny, na drugi rok zmienimy. Drogie panie, to są dwa zupełnie różne światy. Piła, opatówek, dwie różne historie, ale teraz tak sobie myślę i niech to nie zabrzmi jakoś wzniośle, patetycznie, ale fajnie, że wybrzmiewają te emocje i ta radość z tego, co udało się zrobić, bo chyba tak jest, prawda? Tak. I muszę powiedzieć, że my nie zatrzymaliśmy się na tym, co robimy. A no właśnie chciałem dopytać, jakieś marzenia i plany? Dokładnie, dokładnie. I liczymy na dalszą pomoc. Jako że stwierdziliśmy, że coraz więcej jest pacjentów oczekujących na miejsce. W tej chwili prawdopodobnie jest około 70 pacjentów czekających na miejsce. Niech zgadnę, drugi budynek chcecie postawić. Dokładnie tak. I wystąpiliśmy z taką propozycją do miasta. I miasto zgodziło się, znowu pan prezydent i władze miasta. Teraz już pani prezydent. Nie, ale to było jeszcze podpisane, był tam ten poprzedni. Jeszcze za pana Piotra Grodzkiego. Podpisana została umowa w ubiegłym roku na kolejną działkę, to jest obok właściwie, też około hektara. I w tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania projektu. Myślę, że już jest chyba gotowy. Z tym, że no niestety jest po wielu oczywiście naszych wewnętrznych dyskusjach, musieliśmy zmniejszyć swoje marzenia, bo właściwie przewidywaliśmy no, trochę inny obiekt, większy, no i musieliśmy zmniejszyć ze względu chociażby na środki. Dlatego, że ten mniejszy to też będzie kosztował około 10 milionów złotych. A teraz też relacje cenowe się zmieniły, prawda, na rynku. No i oczywiście nie tylko to, ale kwestia naszego udziału własnego. Z tego, co wiemy, że co najmniej 30% musimy mieć własnego wkładu. No to no dobrze. Prosty rachunek 3 miliony. No ale liczymy, że w ciągu tych 6 lat wybudujemy kolejne. Trzymamy mocno kciuki. Mam nadzieję, do zobaczenia za lat kilka w tym programie, żebyśmy mogli opowiadać o kolejnych etapach stawianych i przez hospicjum w Pile, i przez szkołę w Opatówku. Ja tutaj jeszcze też pewnie plany macie. Tak, plany mamy, ale tutaj przy okazji tych twardych projektów, to tak taką naprawdę ogromną wartością dodaną było to, że realizowaliśmy projekty miękkie, to znaczy szkoleniowe dla młodzieży. I w ramach tych projektów ta nasza młodzież w 90% młodzieży szkolnej skorzystała z dodatkowych szkoleń, kursów, pozyskali dodatkowe kwalifikacje, które nie są wpisane w podstawę programową kształcenia zawodowego. Bo no, kurs prawa jazdy na kategorię C, na kategorię E plus C, czy E do C, kurs na operatorów ładowarek, wózków widłowych, tego nie ma w żadnej szkole, w żadnym programie, a dzięki tym projektom unijnym młodzież mogła i wychodząc, mogła pozyskać te kwalifikacje i wychodząc na rynek, oni mają szerszy wachlarz możliwości wykorzystania. I bardzo fajnie, bo od tego przecież zaczęliśmy, że Unia Europejska pamięta również o tych miękkich projektach, projektach społecznych, które są równie ważne, a może czasami ważniejsze niż ta nowa droga czy kawałek nowego chodnika. Drodzy Państwo, gośćmi moimi i Państwa byli dzisiaj kolejni laureaci plebiscytu. Łączy nas Wielkopolski, wielka gala, wręczenie nagród i statuetek i dyplomów. I wszystkiego, co się z tym wiąże. 15 października relacje z targów poznańskich będzie można oglądać na kanale Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, a moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pani Alicja Graczyk i pani Józefa Wiśniewska z hospicjum w Pile. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. A zespół szkół w Opatówku imienia Stanisława Mikołajczyka reprezentowała pani wicedyrektor, pani Sylwia Janiczak-Malewska. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję jeszcze raz za przybycie. Państwu dziękuję za uwagę i jeszcze raz zachęcam i polecam oglądanie naszego wideokastu poświęconego wydawaniu unijnej kasy w Wielkopolsce. Do zobaczenia.